Druchowie ze Stobiernej bezkonkurencyjni w siatkówkę. Drugi raz z rzędu zdeklasowali konkurencję w turnieju jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Dębica. Na boisku w hali sportowej w Pustkowie Osiedlu zawalczyło 11 drużyn. Walka była zacięta, a emocje podgrzewał mocny doping publiczności. Bęby to jest główny środek zwycięstwa. Nie liczy się wygrana, liczy się dobra zabawa przede wszystkim. Jaga w tym roku pierwszy raz. No ale zobaczymy. To jest zabawa. Bardzo fajny pomysł ogółem. Można się zintegrować z innymi jednostkami. Bardzo fajny pomysł. Polecamy. Przede wszystkim fajna zabawa. Przyjść, spotkać się z ludźmi, pograć, fajnie się pobawić. Nastroje eleganckie. Jak widać, zresztą wszyscy zadowoleni. Jest okej. Fajna gra zespołowa przede wszystkim, no i przede wszystkim można fajnie spędzić czas. Cieszy to, że możemy się zintegrować właśnie jakby w innej przestrzeni, zabawa, bo wiemy, że jeśli chodzi o wydarzenia losowe, to umieją się zachować, reagują. Dobrze właśnie raz w roku spotkać się tak sportowo. Będziemy się starali, zawsze jak przyjeżdża się na turniej, to grać się po to, żeby wygrać. Aczkolwiek no, na pewno jest przynajmniej jeszcze trzy drużyny takie, których no, musimy się obawiać. Myślę, że bardzo silny skład Paszczyna, bardzo silny skład Braciejowa. Tutaj nie skreślałbym Nagawczyny, bo naprawdę widzę zawodników, którzy i w ligach grają, w różnych amatorskich. Także myślę, że będzie dobry poziom dzisiejszego turnieju. Na drugim stopniu podium stanęli strażacy z Braciejowej. Trzecie miejsce wywalczyła Ochotnicza Straż Pożarna z Nagawczyny, pokonując druhów z Paszczyny. Zawody to nie tylko dobra zabawa z nutką rywalizacji. Turniej ma na celu sprawdzenie kondycji fizycznej strażaków, a także integrację jednostek.